Cześć, tu Ania Zając, Light Inside. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o planowaniu. Niestety albo stety jest ono potrzebne również przy produkcji Waszych filmików, do prezentacji Waszych biznesów albo pasji w social media. I mam dla Was kilka takich ciekawych propozycji, jak zrobić to naprawdę przyjemnie. Pierwszą opcją jest narysowanie takiej mapy marzeń, czyli po prostu wsadzacie w środek, na środku kartki piszecie widowizytówka danego biznesu i w chmurkach po bokach piszecie, z czym Wam się kojarzy ten Wasz biznes, co chcecie powiedzieć klientowi, co klient zyska. No i po prostu przedstawiacie siebie w tej widowizytówce i Wasz produkt. I przez to też szukacie jakichś takich powiązań z klientem, prawda? Jakiejś takiej autentyczności, która może Was połączyć z tym klientem. Druga opcja to moodboard. Polega to na tym, stosują to często architekci na przykład, proszą klienta, by wybrał trzy rzeczy, które lubi. Wy wybierzcie trzy rzeczy, które kojarzą się z Waszym biznesem. Może to być jakieś logo, może to być jakiś gadżet, z którym często się pokazujecie, albo część Waszego ubioru. Zestawcie razem ze sobą te rzeczy i pomyślcie, jak moglibyście przedstawić je i w których miejscach na właśnie gdzieś w Waszych okolicach, prawda? Kolejną opcją są zdjęcia z Pinteresta i na przykład z Instagrama, ludzi, których śledzicie, albo na przykład rzeczy, które lubicie, prawda? Które kojarzą się też z Waszym biznesem. Stwórzcie sobie na pulpicie Waszego komputera katalog inspiracji i tam rzucajcie za każdym razem zdjęcie, które miło Wam się kojarzy. Czy to miejsce, czy to jakiś właśnie gadżet, sposób przedstawienia czegoś. Poza zdjęciami gromadźcie też linki do teledysków albo do jakichś fragmentów filmów, które się Wam podobają. Jeśli potraficie je ściągnąć do siebie na komputer, oczywiście ściągnijcie. Możecie zrobić też takie krótkie nagranie ekranu, prawda? Zrzut ekranowy jakimś programem i zapisujcie te inspiracje. Z tego wszystkiego stworzycie drugą ważną rzecz. Z tych wszystkich inspiracji, jak już podejmiecie decyzję, dobra, nagrywam wideowizytówkę, przechodzimy do zaplanowania, rozrysowania tak zwanego storyboard. Storyboardy są to takie plansze, na których pokazujesz kadry filmu, które chcesz nagrać, rozpisujesz je na sceny i piszesz też, jakich potrzebujesz rekwizytów, co będzie, w którym miejscu będzie nagrywana ta wideowizytówka, czy potrzebujesz tego światła i tak dalej. Więc rozrysowujesz cały swój pomysł, tą krótką historię, którą chcesz przedstawić, na sceny. Dobrze jest też zamknąć taką wideowizytówkę w ramy, czyli zacząć i zakończyć tym samym elementem, prawda? Bo wtedy nadajemy całość Waszej wideowizytówce. Ostatnim, trzecim punktem w naszym planowaniu jest już konkretna data. A co za tym idzie? Musisz zadzwonić do miejsc, w których chcesz nagrywać. Sprawdzić, czy da się tam nagrywać w tym terminie. To się nazywa scouting, czyli najlepiej pojechać tam i zobaczyć. Jeśli nie da się tego zrobić albo nie masz na to czasu, proszę sprawdź na stronie, jak wyglądają wnętrza w danym miejscu, czy jest tam dobre oświetlenie i tak dalej. Zaplanuj budżet. Ile na to musisz wydać, na te wszystkie swoje sceny, które chcesz przedstawić, by pokazać jak najlepiej swój biznes. Czy potrzebujesz aktorów, czy profesjonalnych, czy wystarczy poprosić koleżankę? Co jest potrzebne do scenerii? Twój ubiór, gadżety. Zaplanuj to wszystko. Ostatnią rzeczą w tym punkcie jest sprzęt. Jeśli nagrywasz swoim sprzętem, super, jesteś w domu. Jeśli pożyczasz, przetestuj go wcześniej. Zastanów się, czy potrzebujesz dron. Zastanów się, co z mikrofonami, czy będziesz później dogrywać głos, czy tam na miejscu. Jeśli tak, zadbaj o nagranie audio. To jest bardzo ważne, bo często nagrane filmy mają bardzo kiepski dźwięk. I ostatnia rzecz to jest stabilizacja obrazu. Jeszcze oświetlenie oczywiście, ale to już mówiłam wcześniej o tym, żeby sprawdzić, jakie jest oświetlenie na miejscu lub ewentualnie można wziąć swoje oświetlenie, prawda? I ostatnią rzeczą to jest właśnie stabilizacja obrazu. Zadbaj o statywy, zadbaj o miejsca, w których możesz ustabilizować aparat, prawda? O coś oprzeć. Gdzieś te kadry znaleźć takie bezpieczne, prawda? Że nie potkniesz się o coś.
Bo to jest też ważne, żeby ten obraz nie drgał i żeby był po prostu stabilny. Chyba, że nagrywasz jakiś horror i po prostu musisz nagrać to z ręki i wszystko się trzęsie i wszyscy się boją, emocje się podnoszą, co się dzieje, prawda? To wtedy nie potrzebujesz stabilizacji w ogóle. Dlatego reasumując, by nagrać dobrą wideowizytówkę, zaczynamy od planowania, od inspiracji, które gromadzisz i z których później tworzy Ci się pomysł na Twoją najlepszą wideowizytówkę, od rozpisania storyboardów, czyli scenopis, tak zwany scenopis, rozbijasz swój pomysł na sceny i już zaczynasz myśleć o rzeczach, które potrzebujesz do punktu numer 3, czyli organizacji planu. Scouting, sprawdzasz miejsce, w którym będziesz nagrywać, oceniasz, jaki potrzebujesz na to budżet, jaki potrzebujesz rekwizytów, sprzętu i ogólnie planujesz i ewentualnie ludzi, prawda? Planujesz to wszystko. Dopiero wtedy ruszasz na podbój z kamerą. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam Cię do śledzenia mojej strony lightinsight.pl oraz fanpage'a na Facebooku Lightinsight Filmy Reklamowe. Tam daję dużo rad i organizuję teraz też kurs online'owy, jak szybko nagrać swoją wideowizytówkę, a także planuję warsztaty w realu. Także zapraszam Cię do śledzenia swojego profilu. Trzymaj rękę na pulsie. Zrobimy to razem. Cześć!